W tym filmie opowiem Ci o ogniskach hiperboli. Ale zanim będziemy mówić o hiperboli, przypomnijmy sytuację z elipsą. Mianowicie elipsa może być zdefiniowana jako zbiór tych punktów, których suma odległości od dwóch innych punktów na płaszczyźnie jest stała. I tu jest rysunek, który ilustruje tę sytuację, więc te dwa punkty szczególne zwane ogniskami leżą na osi wielkiej elipsy i wybieramy dowolne dwa punkty i liczymy tak, liczymy odległość punktu od jednego ogniska, dodajemy odległość od drugiego ogniska i to nie zależy od tego, w którym punkcie na elipsie jesteśmy. Czyli tak jak tutaj to jest D3 plus D4 i okazuje się, że to jest równe 2A, czyli to jest długość osi wielkiej elipsy. Te punkty leżą symetrycznie względem środka. I teraz tak, na tym rysunku mamy elipsę o równaniu x kwadrat przez a kwadrat plus y kwadrat przez b kwadrat równe 1. I oś wielka jest wzdłuż osi x, to znaczy a jest większe od b, większe od 0. No i jeszcze przypomnę, że f, czyli ta ogniskowa, jest równa pierwiastek z a kwadrat minus b kwadrat. Teraz, jeżeli półoś wielka leży wzdłuż osi y, to znaczy tutaj, prawda, to jest to samo równanie, ale b jest większe od a, to wtedy ogniska leżą na osi y i wtedy tutaj f jest równy pierwiastek z b kwadrat minus a kwadrat. No, jeżeli b jest większe od a. Taka jest sytuacja w przypadku elipsy, czyli przypomnę jeszcze raz, elipsa to jest zbiór tych punktów na płaszczyźnie, których suma odległości od dwóch innych punktów zwanych ogniskami jest ustalona. No i możemy się zapytać, no dobrze, a czy jest jakaś krzywa, dla której różnica odległości pomiędzy dwoma punktami jest ustalona? No i ponieważ ten film jest o ogniskach hiperboli, to odpowiedź jest tak, taką krzywą jest hiperbola. Więc może teraz przypomnę jeszcze hiperbola, czyli tak, mamy hiperbolę x kwadrat przez a kwadrat minus y kwadrat przez b kwadrat równe 1. No to jest hiperbola o środku w początku układów współrzędnych. Tu ją może naszkicuję. Więc tak, ona ma asymptoty. Te asymptoty to są takie dwie proste. One przechodzą przez środek. Asymptoty są y równe plus minus b przez a razy x. Tutaj asymptoty. Tak, czyli to jest y równe b przez ax, a to jest y równe minus b przez a razy x. No i sama ta hiperbola leży jakoś tak. No widać, że jeżeli y może jeszcze, dlaczego to jest taka hiperbola, szybciutko przypomnę. Jeżeli położę y równe 0, to widzę, że punkt o współrzędnych y równe 0, jeżeli x spełnia równanie x kwadrat przez a kwadrat równe 1, to takie punkty należą do tej hiperboli, czyli tutaj to jest x równe a lub x równe minus a. No, czyli tu jest a minus a symetrycznie leży. To jest taka hiperbola. No dobrze, i teraz o ogniskach i okazuje się, że hiperbola również ma ogniska. Te ogniska leżą
na zewnątrz tych. Czyli to jest F1, F2 i tu jest F, tu jest minus F. I teraz, jeżeli wezmę dowolny punkt na tej hiperboli i policzę odległość od ogniska F2 i odejmę odległość od F1, czyli powiedzmy to jest D1, D2, czyli D1 minus D2, okazuje się, że coś takiego nie zależy od tego, który punkt na hiperboli wezmę. Jeżeli na przykład wezmę sobie ten punkt, tu jest D3, D4, równa się D3 minus D4. Tak, na całej tutaj tej gałęzi hiperboli to jest, nie zależy od tego, który punkt wezmę. No dobrze, jeżeli nie zależy, to podobnie tak jak w przypadku elipsy możemy powiedzieć, ile to jest. I żeby tam już nie mazać, szybko narysuję jeszcze jedną hiperbolę. Asymptoty. A minus A. I tu mamy ognisko F minus F. No dobrze, i teraz podobnie jak w przypadku elipsy, weźmy ten punkt. Prawda? Weźmy sobie ten punkt i policzmy tę różnicę. Prawda? Czyli tak, to jest D1, a to jest D2. Czyli D1 minus D2, no ile jest D1? Tu jest A, a tu jest F, czyli D1 to jest A plus F. Minus, a ile jest D2? No D2 to jest to, czyli to jest F minus A. O, to jest D1, a to jest D2. No ile to jest A plus F? Minus F plus A, czyli to jest 2A. Czyli podobnie jak w przypadku elipsy, to jest równe 2A. No ale oczywiście tak jest w przypadku tej prawej gałęzi. Jeżeli weźmiemy punkt na lewej gałęzi tutaj, to jasne jest, że dla niego odległość od pierwszego ogniska, czy od drugiego, prawda? Tak jak tutaj liczyliśmy od numerku drugiego, jest oczywiście mniejsza niż od tego, czyli ta rzecz będzie ujemna. No i się okazuje, że wtedy to jest minus 2a, lub też możemy mieć, dostawić tutaj wartość bezwzględną i wtedy dostawienie tej wartości bezwzględnej powoduje, że obie gałęzie tej hiperboli spełniają tę własność i to udowodnimy w następnym filmie. A teraz jeszcze napiszę, jaki jest związek pomiędzy A, B i F. W przypadku elipsy mieliśmy do dyspozycji jeszcze taki drugi skrajny punkt, prawda? Czyli na przykład ten punkt, który umożliwił nam wyprowadzenie tego wzoru, że F to jest A kwadrat minus B kwadrat i z tego pierwiastek. Dla hiperboli związek jest następujący, że F to jest pierwiastek z A kwadrat plus b kwadrat. To jest. I to wyprowadzimy w następnym filmie, a teraz tylko to podam. Czyli mamy równanie hiperboli x kwadrat przez a kwadrat minus y kwadrat przez b kwadrat równe 1 i okazuje się, że to ognisko f to jest pierwiastek z a kwadrat plus b kwadrat. No i na zakończenie jeszcze może przykład. Przykład byłby taki, znaleźć ogniska hiperznaleźć i naszkicować ogniska hiperboli, znaczy naszkicować tę hiperbolę oczywiście i znaleźć ogniska. Już mówię, że nie będę tego przeformułowywał. Dla najprostszej z możliwych hiperbol x kwadrat minus y kwadrat równe 1. Więc przypomnę, naszkicować tę hiperbolę, czyli musimy znaleźć asymptoty.
I asymptoty znajdujemy, że rozwiązujemy to równanie względem y. Czyli rozwiązujemy to względem y, czyli y kwadrat jest równe, czyli tak, x kwadrat minus 1, czyli y jest równe plus minus pierwiastek z x kwadrat minus 1. No i teraz asymptota to jest taka prosta, do której ten wykres się zbliża dla dużych x-ów, prawda? Czyli teraz patrzymy, co się dzieje, jak x jest bardzo duży. Czyli jeżeli moduł x jest bardzo duży, to co? To pierwiastek z x kwadrat minus 1 to jest właściwie to samo, co pierwiastek z x kwadrat, czyli moduł x. Wtedy y jest równe plus minus x, to są asymptoty. I to jest tak jak tutaj na tym rysunku, to są te dwie proste są asymptotami. Teraz tak, x jest równe plus minus 1, to y jest równe 0 tutaj, czyli znowuż to jest hiperbola, która tak leży po prawej i lewej stronie od tego, czyli w punkt przechodzi przez 1 i minus 1. Narysujmy to. To jest jakoś tak. To tutaj raczej się powinno zbliżać, a nie oddalać. No i teraz ognisko F jest równe pierwiastek, prawda? Tu jest A równe B równe 1. I F jest 1 do kwadratu plus 1 do kwadratu, czyli pierwiastek z 2. Wobec tego te ogniska leżą gdzieś tutaj. F1 i to jest pierwiastek z 2, 0 i symetrycznie do niego leży F2, które ma współrzędne minus pierwiastek z 2, 0. No i teraz może jeszcze słowo, dlaczego ta nazwa? Dlaczego to się nazywa ogniska? Otóż, jeżeli wyobrazimy sobie, że poświecimy z jednego ogniska, czyli powiedzmy z tego ogniska, poświecimy na tę elipsę, no powiedzmy, że to jest jakaś taka metalowa elipsa, hiperbole, przepraszam, to ten promień się odbija. I teraz okazuje się, że dla obserwatora, który patrzy gdzieś tutaj, to widzi tak, jak gdyby ten promień wychodził z drugiego ogniska. Prawda? Tu jest kąt padania równy kątowi odbicia i okazuje się, że jak poświecimy w dowolny punkt na tej hiperboli, ten odbity promień ma tę własność, że wszystkie te odbite promienie jak gdyby wychodzą z tego drugiego ogniska, o ile świecimy z jednego z ognisk. Dla elipsy własność była podobna, że jeżeli poświecę z jednego ogniska, to ten promień przejdzie mi przez drugie ognisko, na wszystkie. I stąd jest ta nazwa, ogniska. No, to światło zbiera się w tych punktach, czy to dla elipsy, czy to dla hiperboli. Czyli jeszcze raz przypomnę, hiperbola może być zdefiniowana jako zbiór tych punktów na płaszczyźnie, dla których wartość bezwzględna różnicy odległości od dwóch innych punktów, zwanych ogniskami, jest ustalona. I tę własność hiperboli udowodnię w następnym filmie.